Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Dourhara, a to jest, moi drodzy, Doki Doki New Eyes. Jeżeli chodzi o te dłuższe modziaki, to skończyliśmy sobie Summer Hope, znaczy to było demo. Jeżeli wyjdzie jakaś aktualizacja, to oczywiście nagram kolejny odcineczek. Natomiast nadszedł czas na ponownie jakiś dłuższy modziak. Z tym, że wziąłem pod uwagę to, co pisaliście w komentarzach w Summer Hope, zrobiłem również ankietę i strasznie dużo osób chciało jakiś mod związany z Yuri. I właśnie z tego powodu padło na Doki Doki New Eyes, które wydało mi się takim najciekawszym właśnie modem, jeżeli chodzi o Yuri. Tak w wielkim skrócie wcielamy się tutaj w Yuri. No i jestem mega ciekaw, jak to się wszystko potoczy. Co nam zrobi wredna menda Monika? Dziękuję oczywiście ślicznie całej ekipie z Polszczenia, która ponownie przetłumaczyła dla nas całego modziaka. I dostarczacie mi, jak również widzom, no, co miesiąc naprawdę bardzo dużo godzin rozrywki. Więc dziękuję ślicznie każdemu z osobna. Kuki, Aneta, Dominik, Maruszka, Meczan, Nikotsem, Potterhead, Gerwazy, Zielaskowa, Master Fusion, jak również najlepszy przyjaciel Jereczka, czyli Damian. Dziękuję wam ślicznie każdemu z was za to, że przetłumaczyliście kolejny modziak, ponieważ bez was, no, nie byłoby nas w tym momencie tutaj. Jak również mega dziękuję Jerkowi, który również brał udział w spolszczeniu i to on właściwie zorganizował całą tę grupę spolszczenia i to wszystko nadzoruje. I niedawno też Jereczek założył swój własny kanał, więc w opisie tego filmu, w pierwszej linijce możecie znaleźć kanał Jereczka, możemy mu podziękować. Wszyscy wejdźcie na jego kanał, zostawcie subskrypcję, wejdźcie na jakiś materiał, zostawcie lajka, komentarz, ponieważ to on właśnie zebrał te wszystkie osoby do kupy i dzięki nim mamy kolejne modziaki z Doki Doki. Tymczasem zaczynamy nową grę. Oczywiście tutaj główny bohater będzie się nazywać Urhara. I moi drodzy, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę, jeżeli czekaliście na kolejny odcinek z Doki Doki, na kolejny modziak z Doki Doki. Jeżeli czekaliście przede wszystkim na modziak z Yuri, no to dobijmy na przykład pod tym odcineczkiem takie 2000 lajków. Myślę, że damy radę takie 2000 lajków dobić. He? Ptaki. Słyszę je, ale nie jestem pewna, czy nadal śnie, czy nie. Gdzie ja jestem? Wszystko wydaje się takie ciepłe. Chwila. Ptaki? Czy to mój telefon? Dlaczego ktoś by miał dzwonić do mnie tak wcześnie, a szczególnie w szkolny poranek? Rozciągnęłam się na łóżku i zaczęłam szukać telefonu. Mama? Nic, tylko się uśmiechnęłam. Tak długo czekałam na to, aż zadzwoni. Halo? Mamo? Mama Yuri? Yuri, jak się czujesz, kochanie? Wszystko w porządku, a co z tobą, dalej podróżujesz? Tak, w pracy jest ogromne zamieszanie ostatnio, nie mam w ogóle czasu na odpoczynek, ale chciałam zadzwonić do ciebie tak szybko, jak będę miała chwilę czasu. Powinnaś odpoczywać trochę więcej, powoli pogarszasz swój stan zdrowia, wiesz? W porządku. Cóż, dość o mnie, mam dla ciebie małą niespodziankę. Czy to długopis? Yuri uwielbia długopisy. Niespodziankę? Co masz na myśli? Cóż, w następnym tygodniu są twoje urodziny, a nie widziałyśmy się od bardzo dawna. Chwileczkę, nie mów mi, że wracasz do domu? Wrócę. Ledwo powstrzymuję ekscytację. Minęły już 3 miesiące. 3 całe miesiące bez widzenia się z mamą. I wraca do domu w ten weekend? Ja... Wszystko w porządku, Yuri? Tak, ja bardzo ci dziękuję. Oczywiście, nigdy nie przegapię twoich urodzin. Uśmiechnęłam się do siebie. Trudno jest utrzymać w ryzach całe to szczęście, które mnie wypełnia. To najlepszy prezent urodzinowy, jaki mogłam kiedykolwiek dostać. Cóż, myślę, że powinnaś już iść do szkoły, prawda? Wracam do pracy. Do zobaczenia w niedzielę, kochanie. Dziękuję ci, kocham cię. Jak słodko się to wszystko zaczyna. O, rozłączyła się, zanim dokończyłam. Położyłam telefon na łóżku. Mama wraca do domu. Zaśmiałam się delikatnie, nie mogę się doczekać. Wzięłam uniform z szafy i rzuciłam okiem na zegar. Wciąż mam sporo czasu do wyjścia. Szybko się ubrałam i weszłam do salonu. Wygląda na to, że dzisiaj jest bardzo ładnie na zewnątrz. Jak uroczo tutaj, tak w ogóle. Już mogę stwierdzić, że to będzie przyjemny spacer. Wzięłam kilka jajek z lodówki i uruchomiłam palnik. Nic nie smakuje lepiej niż jajka o poranku. O właśnie, jestem teraz w klubie literackim. To znaczy, że powinnam wziąć książkę do czytania. Podeszłam do szafki i jest przepełniona. Może powinnam kilka z nich sprzedać? Wzięłam starą książkę z półki. Idealna. Czuję dziwny zapach wydobywający się z kuchni. Czy ja... O Boże! Podbiegłam do kuchenki! Całkowicie zapomniałam, że coś gotuję, więc żadnych jajek dla mnie dzisiaj. Ech.
i wyrzuciłam to, co zostało z jajek do kosza. I tak nie byłam aż tak głodna. Ostrożnie włożyłam książkę do torby. Nie mogę się doczekać, aż to przeczytam. I nie mogę się doczekać, aż zobaczę dziewczyny. Włączyłam telefon i spojrzałam na zdjęcie Moniki, Sayori i Natsuki, które zrobiłam. To najlepsi ludzie, jakich kiedykolwiek poznałam. Potrząsnęłam głową. Znowu zatapiam się we własnych myślach. Skończy się na tym, że się spóźnię do szkoły, jeśli będę tak marnować czas. Narzuciłam płaszcz i skierowałam się do wyjścia. Słońce jasno świeci. Jest naprawdę przyjemnie. Po prostu kocham scenerię. Zamknęłam drzwi i zaczęłam iść w dół wzgórza w kierunku szkoły. Brałam głębokie i wolne oddechy w czasie, gdy szłam w dół drogą. Wszyscy wokoło mnie radośnie rozmawiają między sobą i życzliwie spoglądają na wiśniowe drzewa. To, że wszyscy są tacy szczęśliwi, powoduje u mnie uśmiech. Nagle w oddali zauważyłam znajomą sylwetkę. Kilka osób odwróciło się w moim kierunku ze zniesmaczonym spojrzeniem. Opuściłam głowę w czasie, gdy przyspieszyłam tempo i szłam w kierunku znajomej postaci. Natsuki, cześć! O, Yuri, jesteś dzisiaj wcześniej. Wygląda na to, że ty również. Oczywiście, myśl o klubie literackim powodowała u mnie taką ekscytację, że nie mogłam wysiedzieć w domu. Zawsze się dziwię, że Natsuki okazuje takie zainteresowanie klubowi. Ona tylko czyta mangi. Nie, żeby mi to przeszkadzało, ale wciąż nie uważam mang za adekwatną lekturę. Więc dlaczego by nie pójść do szkoły razem? Pewnie. Natsuki błogo rozgląda się wokoło, jakby w ogóle nie miała zmartwień na tym świecie. Obie kochamy naturę, jednak ona często spędza trochę zbyt dużo czasu na przyglądaniu się drzewom po drodze. Odwróciłam głowę, żeby zobaczyć, że Natsuki mi się przegląda. Coś nie tak, Natsuki? Cóż, wygląda na to, że jesteś dzisiaj w dobrym humorze. Czy jest jakiś specjalny powód? O, to prawda. Moja mama dzisiaj do mnie zadzwoniła i odwiedzi mnie w ten weekend. To świetne wieści. Myślisz, że mogę wpaść i się przywitać? Dawno jej nie widziałam. To by było świetne. Wow, jakie koleżanki. Powiadomię cię, kiedy się pojawi. Dziękuję. Zobaczymy, jak to się wszystko zmieni później. Wkrótce naszym oczom ukazało się wejście do budynku szkoły. Obydwie skierowałyśmy się na główny dziedziniec. Ja już idę. Lekcje się wkrótce zaczną. Do zobaczenia później. Pewnie. Miłego dnia, Natsuki. Nawzajem. Odwróciła się, pomachała mi i skierowała się do klasy. Westchnęłam, gdy skierowałam się ku mojej klasie. Wielka szkoda, że ja i Natsuki nie jesteśmy w tej samej klasie. Nie znam nikogo w mojej i czuję się niekomfortowo wśród innych studentów. Wszyscy są gotowi do pracy. Usiadłam przy ławce i wyjęłam notę z torby. Przerzuciłam kartki, przeglądając wiersze, które napisałam w ciągu ostatnich kilku tygodni. Złe jest pisanie wierszy zamiast uważanie w klasie, ale nie mogę łatwo zignorować swojej pasji. Ciężko westchnęłam. Bierzmy się do roboty. Słońce wciąż lśni. Boże, może nie powinnam była brać płaszcza. Cóż, rano nie było aż tak gorąco. Rozejrzałam się wokoło. Wszyscy zniknęli? Czyżbym odleciała? Spojrzałam na zegar. Zajęcia skończyły się 30 minut temu? O czym myślałam? Wstałam z krzesła i pozbierałam swoje rzeczy. Reszta już pewnie czeka na mnie w klubie. Cisza wypełnia kąty. To trochę dziwne. Dziewczyny przeważnie głośno rozmawiają z uciechą. Nagle coś dotknęło mojego pasa. Co robiłaś, głuptasie? Szukałam cię wszędzie. Chyba odleciałam w czasie zajęć. Zawsze to samo, hm? Zgaduję, że tego się nie da w tobie zmienić. Hej, to wredne. Żartuję, głuptasie. Wciąż nie znalazłam Sayori. To jej jeszcze nie ma? To dziwne, ona zawsze jest tam pierwsza. Wiem, ale po prostu nie mogę jej znaleźć. Może być w drugim budynku, ale nie chce mi się iść taki kawał. Więc chodźmy się zrelaksować odrobinę, okej? Cóż, w porządku. Martwię się o Sayori. To rzadkość, by się spóźniła do klubu. Natsuki i ja weszłyśmy do klubu bez dalszych zastanowień. Jak weszłyśmy, to zostałyśmy powitane przez Monikę, która patrzyła przez okno. Odwróciła się i nas przywitała. O, Yuri, cześć. Martwiłam się tym, że się trochę spóźniasz. O, zgubiła się w swoich myślach, jak zwykle, więc bez obaw. Bardziej martwię się o Sayori. Nigdzie nie mogę jej znaleźć. Naprawdę? To dziwne.
Myślę, że widziałam, jak wchodzi do drugiego budynku, ale nie jestem pewna. Dlaczego miałaby wyjść z naszego budynku? Prawdopodobnie, żeby zobaczyć Urharę. Tak myślę. Jego zajęcia przeważnie się kończą w tym czasie. I powiedziała, że spróbuje go namówić na dołączenie do klubu, więc... Sayori często mówiła o swoim przyjacielu z dzieciństwa, ale jeszcze go nie poznałam. I wszystko się wtedy zmieni. Zastanawia mnie, jakim typem osoby jest. O, więc to dlatego. Cóż, więc nie ma o co się martwić. Więc poczekajmy na Sayori i jej przyjaciela. O, swoją drogą. Co się dzieje? Zrobiłam babeczki. Mówiłam, że zrobię kilka na dzisiaj, więc spędziłam wieczór na przygotowaniu tych słodkich smakołyków. Rzuciłam okiem na klasy i zauważyłam tackę na jednym ze stolików. Teraz, jak o tym pomyślę, to pokój rzeczywiście ma inny zapach. O, więc naprawdę je zrobiłaś? Poczekajmy na Sayori, zanim je zjemy, dobrze? Dobrze. Położyłam torbę blisko mojego krzesła i usiadłam przy ławce. Myślę, że mogę zabić trochę czasu czytając książkę. Wyjęłam książkę, którą włożyłam rano do torby. Już ją kilka razy przeczytałam, ale myślę, że to nie stanowi żadnego problemu. Poza tym historię jest się w stanie docenić dopiero po tym, jak się w nią zagłębisz kilka razy. Zanim otworzyłam książkę, spojrzałam na Natsuki. Właśnie zagląda do szafy. Prawdopodobnie szuka mangi do czytania. Jak zaczęłam czytać wprowadzenie, drzwi do klasy się otworzyły. Podniosłam głowę i spojrzałam na Sayori, która weszła do klasy, a za nią ktoś podążał. Prawdopodobnie Urhara? Wszyscy, nowy członek jest z nami. Mówiłem ci, nie nazywaj mnie nowym członkiem. On... Kiedy Sayori nam go opisywała, myślałam, że koloryzuje, ale... Mogę wyczuć wspaniałą aurę wokół niego. Już się boję nią sterować. Ruszyłam naprzód, żeby go pozdrowić. Witaj w klubie literackim, miło mi cię poznać. Sayori zawsze o tobie mówiła. Serio? Przyprowadziłaś chłopaka? Sposób, żeby zabić atmosferę. To jasne, że Natsuki jest onieśmielona przez obecność Urhary. Wiedziała, że ta chwila wkrótce nadejdzie. Czuję się trochę niekomfortowo, ale coś zmusza mnie do rozmowy z nim. A, Urhara, co za miła niespodzianka. Witaj w klubie. Urhara ma zdezorientowany wyraz twarzy. Nie wiem, czego oczekiwał przychodząc tu, ale to na pewno nie byłyśmy my. Nieśmiało się do nas uśmiecha. Czuję się trochę głupio tak stojąc. Usiadłam na najbliższym krześle. Spojrzenie Urhary jest skierowane na Natsuki. To sprawi, że będzie czuła się jeszcze bardziej niekomfortowo. Na co się gapisz? Jeśli chcesz coś powiedzieć, to zrób to. Przepraszam. Natsuki, ona zawsze jest niemiła w takich sytuacjach. Ilekroć w grę wchodzi chłopak, to Natsuki staje się niezwykle przetłoczona. Poza tym nie wygląda na to, żeby nienawidziła Urharę. Cicho westchnęłam. Nieważne ile razy będę jej mówiła, by pozostała spokojna, to ona i tak zawsze zachowuje się w ten sposób. Tak jak powiedziała, nie jestem w stanie zmienić tego w tobie. Sayori wyszeptała coś do ucha Urhary. Wygląda na zawiedzionego. Co mu powiedziała? Zresztą to Natsuki zawsze pełna energii i to jest Yuri, najmądrzejsza w klubie. Wskazała na mnie palcem z dużym uśmiechem na twarzy. Tak, właściwie to nie jestem aż tak mądra, po prostu lubię czytać. Boże, to jest zawstydzające, nie mów takich rzeczy. Mina Urhary złagodniała. A cóż, miło mi was obie poznać. Wygląda na to, że już poznałeś Monikę wcześniej, tak? To prawda. Miło cię znowu widzieć, Urhara. Więc Monika już go zna? Więc to dlatego nie była zdziwiona, gdy wszedł do pokoju. Wyglądała na szczęśliwą, gdy go zobaczyła. Czyżby się wcześniej przyjaźnili? Ciebie również, Monika. Chodź, usiądź, Urhara. Przygotowałyśmy ci miejsce, więc możesz usiąść obok mnie lub Moniki. Przyniosę babeczki. Hej, ja je zrobiłam, więc ja je przyniosę. Przepraszam, za bardzo się podekscytowałam. Może powinnam zaparzyć trochę herbaty? A co jeśli jej nie lubi? Cóż, trzeba mieć nadzieję, że jednak lubi. Więc co wy na to, abym zaparzyła trochę herbaty? Nie? Tak? Natsuki pokiwała głową i obie ruszyłyśmy w kąt pokoju. Dobrze, czyli idziemy po herbatkę. Otworzyłam szafę i wyjąłam zestaw herbaciany. Nie wiem, skąd go mamy. Były kiedyś hashtag babeczki, ale nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek było hashtag herbatka Yuri, więc w tym momencie wszyscy w komentarzach hashtag herbatka Yuri i jeżeli wcześniej zapomnieliście zostawić tego kciuka w górę, to możecie to teraz naprawić. Nie irytujecie jeszcze? Natsuki, co? On jest irytujący. Ledwo mówi, a wszystko co robi, to rozgląda się po sali jak idiota. Nie!
Ja, jak możesz tak mówić o tym Endo, mała ty? Teraz takie podejście, a później pędzisz do domku głównego bohatera, no. Nie potrzebujemy takiej osoby tutaj. Jest bardziej agresywna niż zazwyczaj. Uspokój się, on nie jest tu po to, by nas kłopotać, wiesz? Plus wygląda na to, że jest zainteresowany. Może być odrobinę nieśmiały i to jest powód. Kogo to obchodzi? Będę go mieć na oku. Wysunęła i podniosła tackę z ławki. Oh, nie ma więcej wody. Zgaduję, że muszę wziąć odrobinę z fontanny. Jak z fontanny? Chcesz... What? Nie lepiej... Brudna będzie z fontanny. Skierowałem się ku drzwiom. Fontanna powinna być jedna za schodami, jeśli dobrze pamiętam. Ua! Zachichotałam. Wygląda na to, że Sayori zobaczyła babeczki Natsuki. Ona zawsze jest taka ekspresywna. Chciałabym być tak samo szczera jak ona. Kiedy oddaliłam się od drzwi, słyszałam, jak wszyscy radośnie rozmawiają. O, tu jest. A, dobra, nie takiej fontanny szukałaś. Okej, ja myślałem, że idzie do tej fontanny, która jest pod szkołą. Okej, masz szczęście, Yuri. Podkładam czajnik pod kran. Strasznie wolno się wypełnia. Boże, czy to nie działa? Kto to? To musi być... He? Czy to głos Moniki? Nie powinno jej być w klubie? Rozejrzałam się, ale nigdzie jej nie było. Czy tylko to sobie wyobraziłam? Może powinnam była zjeść więcej tego ranka? Jeśli bym tylko nie spaliła tych jajek, zaczyna się robić dziwnie. Wzięłam czajnik i skierowałam się do klubu. Urhara natychmiast na mnie spojrzał. To zawstydzające. Przygotowałam herbatę i położyłam filiżanki naprzeciw każdego. Trzymasz cały zestaw herbaty w klasie? Nie martw się, nauczyciele wyrazili zgodę. Poza tym, czy filiżanka dobrej herbaty nie pozwala się cieszyć książką jeszcze bardziej? A pewnie tak. O, a może on nie lubi herbaty? Czy zrobiłam coś nie tak? Nie daj się zastraszyć, Yuri, chcę ci zaimponować. To nie... To było wredne. Próbuję być miła. Mam na myśli, wiesz, wierzę ci. No cóż, herbata i czytanie mogą nie być dla mnie rozrywką, ale przynajmniej lubię herbatę. Cieszę się. Powoli westchnęłam z ulgą. To jest różnica między nami. Monika zachichotała i spojrzała na Urharę. Co sprawiło, że rozważasz klub literacki? Przez chwilę się zastanawia. Wygląda na to, że nie wie, dlaczego tutaj jest. Cóż, nie dołączyłem jeszcze do żadnego klubu, a Sayori wygląda na naprawdę szczęśliwą tutaj, więc... Jest okej, nie bądź zawstydzony. Upewnij się, że będziesz się czuć jak w domu, dobrze? Jako przewodnicząca klubu literackiego, to mój obowiązek, by każdy uważał klub za zabawny i ekscytujący. Rzadko widuje się Monikę tak radosną. Spojrzałam na Natsuki. W przeciwieństwie do mnie i Moniki, wygląda na to, że nie uznaje obecności Urhary. Monika, jestem zaskoczony. Jak postanowiłaś założyć własny klub? Mogłabyś być przewodniczącą każdego z głównych klubów. Nie byłaś przewodniczącą klubu rozmów w tamtym roku? Cóż, wiesz... Jeśli mam być szczera, to nie mogę znieść polityki głównych klubów. To nic innego jak tylko kłótnie dotyczące budżetu, reklam i przygotowania wydarzeń. Wolałam wybrać coś, co lubię robić sama i stworzyć coś wyjątkowego. Jeśli to angażuje innych do czytania, to jest spełnienie moich marzeń. Monika jest naprawdę dobrym liderem. Zachichotałam i przytaknęłam Sayori. W rzeczy samej Monika sprawiła, że klub zaprasza do siebie każdego. Powinnam jej kiedyś podziękować. Urhara wygląda na rozbawionego. Ciężko stwierdzić, czy uważa to za dobrą zabawę, czy jest zestresowany sytuacją, do której nie przywykł. Wezmę łyk herbaty. Wygląda na to, że on już wypił, więc smakowała mu moja herbata? Z jakiegoś powodu to sprawia, że jestem trochę szczęśliwa. Przypominam sobie, jak mówił o tym, że czytanie nie jest jego rozrywką, ale skoro tu jest, to może się tym zainteresuje. Chciałbym wiedzieć o nim więcej. Więc Urhara, co lubisz czytać? Cóż, a... Mangi. Jego głos jest ledwo słyszalny, więc wygląda na to, że naprawdę nie jest zainteresowany literaturą. Znam kogoś, kto ma takie samo hobby. Spojrzałam na Natsuki i otworzyła usta, ale pozostała cicho. Najprawdopodobniej próbuje wybrać, czy być wrogą, czy przyjazną. To ma sens. Nie ma zbyt wielu przyjaciół zainteresowanych mangami. Niezbyt dużo. Cóż, to da się zmienić. Można to zmienić? Czy naprawdę chcę czytać jakąś książkę? Może mogłabym mu pożyczyć kilka moich ulubionych pozycji? Znów myślę o sobie. Dobra, nieważne, a co z tobą, Yuri? Cóż, zobaczmy.
Tak wiele rzeczy chciałabym wymienić. Czy to naprawdę w porządku? Moimi ulubionymi zazwyczaj są novele fantasy, które tworzą głęboki i złożony świat. Poziom kreatywności i kunsztu w nich jest dla mnie niesamowity, a opowiadanie historii w obcym świecie jest równie imponujące. Jest wiele możliwości w czasie pisania historii. Część ludzi pisze, by przekazać nam jakieś emocje. Inni, bo chcą stworzyć swój własny świat. Moim zdaniem zarówno czytanie, jak i pisanie to dwa niezwykłe, piękne zajęcia, ale wiesz, lubię wiele rzeczy. Opowiadania z głębokim wątkiem psychologicznym również mnie wciągają. Czyż to niezdumiewające, jak autor może tak celowo wykorzystać swój brak wyobraźni, by całkowicie zarzucić na ciebie pętlę? Poza tym ostatnio czytam dość dużo horrorów. Raz przeczytałem horror... co on powiedział? Byłam tak zajęta mówieniem, że nie wiem, co powiedział. Monika spogląda na mnie ze zdziwioną miną. Naprawdę, nie spodziewałam się tego po tobie, Yuri. Po kimś tak delikatnym jak ty. Tak myślałam, że to powiesz. Ale jeśli historia da mi do myślenia albo zabierze mnie w inny świat, to nie mogę przestać jej czytać. Horrory surrealistyczne są często bardzo dobre w zmienianiu światopoglądu, choćby na krótką chwilę. Nie cierpię horrorów. O, dlaczego tak? Cóż, ja po prostu... patrzy się na Urharę. Dobrze ją znam, ale to pierwszy raz, kiedy się tak zachowała. Była agresywna, potem cicha, a teraz zawstydzona? To dziwne. Nieważne. To prawda, zazwyczaj lubisz pisać o słodkich rzeczach, prawda, Natsuki? To co? Co sprawiło, że tak pomyślałaś? Zostawiłaś skrawek papieru po naszym ostatnim klubowym spotkaniu. Wygląda na to, że pracujesz nad poematem o tytule... Nie mów tego na głos! I oddaj to... Dobrze, dobrze. No i na końcu nie dane było mi dokończyć rozmowy z Urharą. Może ta rozmowa była dla niego znudna. Okej, mam pomysł. Znam ten ton. Monika pewnie wyjdzie z genialnym pomysłem. Wszyscy wrócimy do domów i napiszemy własny wiersz. Potem, gdy się wszyscy spotkamy, to się nimi podzielimy między sobą. W ten sposób wszyscy są równi. Co? Oczekiwałam wszystkiego, ale nie tego. Nie mogę od tak podzielić się moimi wierszami. Spojrzałam na Natsuki. Wygląda na bardziej zestresowaną niż wcześniej. Teraz dopiero jest niezręcznie. Tak, zróbmy to. Zazdroszę Sayori entuzjazmu. Plus, teraz mamy nowego członka. Myślę, że to pomoże nam wszystkim uzyskać trochę więcej swobody między sobą i wzmocnić więź naszego klubu. Prawda, Urhara? Radośnie się do niego uśmiechnęła. Chwileczkę, nadal jest jeden problem. Co jest nie tak? Nigdy nie powiedziałem, że dołączę do klubu. Sayori mogła mnie przekonywać, żebym dołączył do klubu, ale jeszcze nie podjąłem żadnej decyzji. Wciąż jest wiele klubów do obejrzenia i... rozumiem. Dlaczego miałabym sobie robić nadzieję? To nie ma znaczenia. Uważałam, że może być interesującą osobą. Przepraszam, myślałam... Urhara, wszyscy, nawet Natsuki jest zawiedziona. Mam problemy ze zrozumieniem go. Po co w ogóle przyszedł, skoro nie zamierzał dołączyć? No właśnie, po co żeś przylasł, jak nie chcesz dołączać? No, to sprawiło, że myślałam za dużo. Dobrze, okej, więc zdecydowałem. Dołączę do klubu literackiego. Dzięki Bogu. Tak, jestem tak szczęśliwa. Więc to jest oficjalne. Witaj w klubie literackim. Uśmiechnęłam się do Urhary. I tutaj wszystko się zaczęło. Wygląda na odrobinę zawstydzonego, ale czuję, że już się do nas przyzwyczaja. Mam nadzieję, że będę mogła z nim się podzielić moimi zainteresowaniami. Dziękuję, chyba. Okej, wszyscy. Myślę, że możemy dobrze zakończyć dzisiejsze spotkanie. Wszyscy pamiętają zadanie na dzisiaj. Napisać wiersz, przynieść go na następne spotkanie, byśmy mogli się nim wymienić. Patrzy się na Urharę. Urhara, czekam z niecierpliwością na to, by zobaczyć, jak przelejesz uczucia na papier. Tak, nie wydaje się być zbyt zachwycony. Nawet jeśli mamy napisać wiersze. Chociaż nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, co on wymyśli, jeśli chodzi o wiersze, które musimy napisać. Jestem pewna, że będzie dobry. Rozważając pozytywną aurę wokół niego. Hej, Urhara, skoro w końcu tu jesteśmy, to może pójdziemy razem do domu? Jasne, równie dobrze możemy. Jej, skierowali się do drzwi i pomachali nam na pożegnanie. Jestem teraz tylko ja, Monika i Natsuki. Monika westchnęła i spojrzała na mnie. Co jest, Monika? Cóż, to było stresujące, prawda? Ale myślę, że będzie dobrym członkiem.
Nie widzisz, jak on udaje? Nawet nie lubi literatury. Mówię wam, coś jest z nim nie tak. No dalej, Natsuki, nie wyglądało na to, abyś go tak bardzo nienawidziła pod koniec spotkania. Widziałam twoją minę, kiedy mówił o mangach. O, moim zdaniem nie wygląda na złą osobę. Cóż, nie mówił zbyt wiele, ale wygląda na to, że miło się wam rozmawiało. To prawda, że nasza rozmowa była przyjemna. Rzadko rozmawiam z chłopcami, ale to nie było aż tak złe doświadczenie. Tylko było zastydzające. Myślę, że ma interesującą osobowość. Czy on cię przekupił, Yuri? Jak możesz mówić takie kiełki fasoli? What? Co? Zapomnij. What? Zresztą Sayori i Urahara mogli już pójść, ale my wciąż mamy kilka rzeczy do zrobienia. Monika wskazała na stół, racja, brudna taska i zestaw do herbaty wciąż były na stole. Zajmę się zestawem. Natsuki, możesz odłożyć tackę? Pewnie. Dobrze, spojrzałam na filiżankę Urahary. Cóż, wygląda na to, że herbata mu smakowała. Proszę, nie rób nic z jego filiżanką, błagam. Zebrałam wszystkie filiżanki, położyłam je na tacy. Muszę je umyć. Ej, Yuri, muszę umyć tackę. Chodźmy razem pod fontannę. Tak, pewnie. Monika siedzi na stołku, czytając książkę. Zgaduję, że nie ma nic innego do roboty. Zaraz wrócimy, Monika. Brak odpowiedzi. Książka, którą czyta, musi być naprawdę wciągająca. Chodźmy już, to nie zajmie nam długo. Natsuki beztrosko otworzyła drzwi i skierowała się ku schodom. Nie odkryłam, czyj głos słyszałam wcześniej. Chciałam zapytać Moniki, ale to było zbyt zawstydzające. Poza tym nie ma się czym martwić. Jest, Yuri, żebyś wiedziała, że jest. Wzięłam filiżanki i zaczęłam je myć jedną po drugiej. Wyczułam, że Natsuki na mnie patrzy. Bez patrzenia za siebie zaczęłam mówić. Wiem, że słucha. Wszystko w porządku, Natsuki? No, oczywiście. Po prostu irytuje mnie to, że lubisz takiego... Chwileczkę. Co masz na myśli poprzez lubienie? Ty, co? Nie mów mi... Nie, nigdy. To nie... Boże, Natsuki, nie wyobrażaj sobie nie wiadomo czego. Mam na myśli, możesz lubić kogo chcesz, ale ten koleś... Zapomnij o tym, po prostu cieszę się jego towarzystwem. Poza tym, to jego pierwszy dzień tutaj. Położyłam wszystkie czyste filiżanki na tace. Tak, tak. Zobaczymy, co zrobi jutro. Może nie będzie aż tak złym pisarzem. Oczywiście, nie może się doczekać, ale zawsze jest ciężko przyznać takie rzeczy. Yuri... Wow, co się stało? Ow... Wygląda na to, że się o coś potknęłam. Byłam pochłonięta przez myśli i... Natsuki chwyciła mnie za ręce i pomogła mi wstać. Co się stało? Boże, Yuri, nie strasz mnie tak. Wszystko w porządku? Zaraniłaś się gdzieś? Spojrzałam na dłoń. Zauważyłam duże rozcięcie na palcu wskazującym. Jeden z odłamków filiżanki mógł mnie skaleczyć. Kilka kropli krwi skapnęło na podłogę, tworząc na niej zabawne wzory. Krwawa czerwień jest pięknym kolorem. Co się właściwie stało? Ej, napiszcie w komentarzach, jak myślicie, co się stało? Mi się wydaje, że Monika już zaczyna coś babrać, ale żeby tak szybko? Yuri, czy ty mnie słuchasz? Wybacz, co mówiłaś? Nie stój tak gapiąc się na swój palec, musisz to natychmiast odkazić. Boże, co ty beze mnie byś zrobiła? Chodź za mną. Co z zestawem? Zawsze martwisz się nie o to, co trzeba. Poproszę Monikę, żeby się tym zajęła. Po prostu poczekaj tu na mnie. Natsuki pobiegła do klubu. Ona zachowuje się całkowicie inaczej, kiedy wokoło nie ma innych ludzi. Spojrzałam na mój palec ponownie. Dość głęboko się rozcięłam. Powinnam być ostrożniejsza. Wkrótce usłyszałam, jak Natsuki do mnie biegnie. W porządku, Monika zaraz przyjdzie i ogarnie ten bałagan. Chodźmy do ambulatorium, żeby odkazić twojego biednego palca. To nie jest potrzebne. Natsuki, poradzę... Nie... Co jeśli wda się zakażenie? Nawet nie myśl o kłóceniu się ze mną. Chodź ze mną teraz. Zachichotałam. Jak ona może być wciąż taka słodka, kiedy próbuje być stanowcza? Zeszłyśmy schodami na pierwsze piętro. Natsuki trzymała mój palec i mnie za sobą ciągnęła. To musi wyglądać śmiesznie, biorąc pod uwagę różnicę wysokości. Jednak nie wygląda na to, żeby się tym przejęła. Nie mogę nic zrobić, tylko się uśmiechnąć. Natsuki jest świetnym przyjacielem. Nagle spojrzałam za siebie, wprost na mnie. Dlaczego się uśmiechasz? Powinnaś ubolewać nad twoim biednym małym paluszkiem. Widzę, że powstrzymuje śmiech. No dalej, nie droć się ze mną, Natsuki.
ty jesteś ta, która to najbardziej przeżywa. Ale to ty się potknęłaś, głupku. Obie się zaśmiałyśmy. To zawsze się tak kończy, kiedy jesteśmy razem. Natsuki jest zabawną dziewczyną, po prostu ma problemy z pokazaniem tego innym ludziom. No i już, nie zapominaj o swojej śmiertelnej ranie. Chodźmy już. Otworzyła drzwi do ambulatorium i obie weszłyśmy. Ten pokój wywołuje we mnie dreszcze za każdym razem, gdy do niego wchodzimy. Po prostu go nie lubię. Ogólnie boję się szpitali i tym podobnych. Natsuki skierowała się ku półce i wzięła coś do dezynfekcji i trochę bandaża. Delikatnie wzięła moją rękę i spryskała. Natsuki? Dlaczego tak się martwisz o tak małe rozcięcie? Ponieważ jestem twoją przyjaciółką, głuptasie. Myślisz, że lubię, kiedy moi przyjaciele są ranni? Mówimy o małym rozcięciu, wiesz? Nie umarłabym. Oczywiście, że to wiem, ale to jest mój obowiązek jako przyjaciela. Cóż, więc dziękuję ci, Natsu. Boże, mówiłam ci już, żebyś nie mówiła na mnie Natsu. Moje pełne imię jest wystarczająco dobre, wiesz? Natsu jest bardziej poetyckie, przypomina mi lato. Dlaczego tak? Nie wiem dlaczego, tak po prostu jest. Ale jeśli protestujesz... Natsuki nałożyła bandaż na moją ranę. Bądź bardziej ostrożna następnym razem, dobrze? Będę, nie martw się. Dziękuję za pomoc. Teraz jesteś mi dłużna. Nie wydaje mi się, bym była ci w jakiś sposób użyteczna, wiesz? Kto wie, zaatakuję, gdy będziesz się tego najmniej spodziewać. Natsuki zaśmiała się i otworzyła drzwi ambulatorium. Szybko ruszyłyśmy w stronę schodów. Monika musi na nas czekać. Spojrzałam na fontannę. Wygląda na to, że Monika wszystko posprzątała. Muszę jej podziękować za posprzątanie mojego bałaganu. Nie odlatuj znowu, głuptasie. Naprawdę powinnaś przestać zatapiać się w myślach. To nie moja wina, wiesz? Zawsze o czymś myślę. Wiem, znaczy się, to jest dosyć oczywiste, ale pewnego dnia możesz się mocno zranić, jeśli nie będziesz uważać. Nie martw się, Natsuki, wszystko będzie dobrze. Jak mogę nie myśleć o niczym? Ostatnio dzieje się tyle dobrych rzeczy. Przybycie Urhary, powrót mojej mamy. Jestem bardzo wdzięczna. Otworzyłam drzwi do klubu i weszłam. Nie śpieszyłyście się, dziewczyny. I tutaj, moi drodzy, zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Czy Monika jakoś się odniesie do tej rany? I co ogólnie się stało? Mam nadzieję, że troszeczkę więcej właśnie dowiemy się już w kolejnym odcineczku. Jeżeli dzisiejszy film wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Tymczasem widzimy się już niebawem w kolejnym odcineczku z Doki Doki New Eyes. Trzymajcie się, hejos! Dziękuję również za wsparcie na live'ach w myśl donate'ów i w ramach tego, żeby wyróżnić tę osobę, to ustawiam ją na lightboxie. Tak, jest pan Misio, ponieważ bardzo dużo osób ustawiło sobie nick pan Misio i wysyłało donate'y. No i za dużo tego fejmu, panie Misiu! Za dużo tego fejmu, teraz będziesz tam leżeć do następnego odcinka.